Trzymamy plan lotu Tupolewa 154M. W tym momencie ten samolot powinien już być w powietrzu, ale zapytam najpierw, co to jest plan lotu? Plan lotu jest to depesza, którą trzeba nadać, musi nadać każdy statek powietrzny, żeby mógł wykonać lot w przestrzeni kontrolowanej. Wszystkie bez planu? Bez planu niestety nie może wykonać takiego lotu. Jak wygląda ten plan lotu w wypadku Tupolewa? Ten plan lotu został wysłany 9 kwietnia o godzinie 11.47, później był modyfikowany. Dotyczył lotu o symbolu Papa Lima Foxtrot 101 według przepisów wykonywania lotu, według instrumentów. Był to wojskowy lot. Military. Military. Ta literka M oznacza lot military. Wiemy, że samolot powinien wystartować z Warszawy o godzinie 5 czasu uniwersalnego, czyli 7 naszego czasu. I po godzinie wylotu mamy prędkość przelotową, z jaką będzie leciał ten samolot. W tym wypadku jest to 400 węzłów, czyli jakieś 700 km na godzinę. Jest poziom przelotowy, czyli 270 poziom, 27 tysięcy stóp, czyli około 8 tysięcy metrów nad poziomem morza. I następnie mamy trasę. Wiemy, że samolot powinien wystartować z Okęcia w kierunku punktu Bamso, który jest punktem wylotowym ze strefy zbliżania warszawskiego Okęcia. Następnie powinien wejść w drogę lotniczą Zulu 182 do punktu Aslux, który widzimy tutaj, widzimy literówkę w tym planie lotu. Tutaj napisany jest punkt Axil, a w rzeczywistości nazywa się on Askil. Zostały przedstawione te dwie litery. Co to może oznaczać dla takiego planu? Komputer nie przyjmuje, nie koryguje literówek. Taki plan lotu może zostać odrzucony, jeżeli zrobimy taką literówkę. Czy to znaczy, że ten plan lotu mógł zostać odrzucony? To należałoby sprawdzić, natomiast w takich przypadkach zostaje odrzucony i zostaje powiadomiony ten, który go składał, lub musi odczytać to w systemie, że ten plan lotu nie został przyjęty, tylko wisi jako zawieszony z jakiegoś powodu. Biorąc pod uwagę jeszcze ten plan, są na nim też inne dane, prawda? Wynika z niego również, że samolot udaje się na lotnisko oznaczone tutaj symbolem 4Z, to znaczy, że to lotnisko nie figuruje w systemie klasyfikacji międzynarodowej lotnisk. W związku z tym, że lotnisko było nieoprzyrządowane i nie można było określić na nim pogody na tym lotnisku, to wtedy przepisowo musimy wyznaczyć dwa lotniska zapasowe i w tym planie lotu takie lotniska prawidłowo zostały wyznaczone. Został wyznaczony Witebsk i został wyznaczony Mińsk jako drugie lotnisko zapasowe. Poza tym w 18 polu, który określa informacje dodatkowe, znajdujemy pozycję, że operatorem tego jest polskie wojsko, jak również, że lot ma status head, czyli że leci nim prezydent, premier lub marszałek Sejmu i że data tego lotu to jest 10 kwietnia. Okręgowa w Warszawie uznaje w sposób niebudzący wątpliwości, że odnalezione zwłoki są szczątkami chorążego Stefana Z., poszukiwanego żołnierza służby wywiadu wojskowego, co powinno zamknąć wszelkie spekulacje w tej sprawie. Dziękuję.
Panie, Pana wykończą. Oni Panu nie podarują. Niech Pan uważa. Ci ludzie, którzy przychodzili do mnie do to biura, czy tu, czy na Marszałkowskiej, Panie, Pana wykończą. No przecież to nie problem dzisiaj. Skorzystając z tej sztuki wojny, na końcu to trzeba wbić nóż i koniec. No. Że oni chcieli mnie wciągnąć w ten wir, w korupcję, której dokonywali, i to się nie udało. Więc wymyślili. Wicepremierem nie tak dawno, 6 lat w Sejmie, przewodniczącym partii. No przecież to nie problem dzisiaj. Skorzystając z tej sztuki wojny, na końcu to trzeba wbić nóż i koniec. No. Przecież to żaden problem. I może to zostanie dla potomnych chociażby, że ja o pewnych sprawach jednak wiedziałem. Nie mówiłem nawet najbliższym współpracownikom, bo ktoś mógłby uznać mnie, że już mu tam coś się w głowie miesza, wszędzie widzi wroga. Bo ja zawsze byłem, no taki, tak, w tych działaniach nieraz jeździłem z ludźmi. Okazuje się, że oni mieli dużo racji. Mówię, patrz, ten niepewny, czy ten samochód za nami jedzie, ten tu. Ci ludzie, którzy przychodzili do mnie do to biura, czy tu, czy na Marszałkowskiej, Panie, Pana wykończą. Oni Panu nie podarują. Niech Pan uważa. Przecież oni najpierw wrócili z Afganistanu, zostali nagrodzeni, tak, odznaczeni, tak. A później ktoś to wpadł na pomysł, żeby zrobić z nich przestępców. No, pytanie kto? No ale teraz jest pomysł, żeby zrobić ze wszystkich kibiców pseudokibiców. A przecież ci młodzi ludzie będą w razie czego bronili Polski. Brytyjczycy potrafili zrobić jednostki spadochronowe z takich kibiców, że to są waleczni młodzi ludzie. Ja specjalnie poszedłem pod Legię, żeby zobaczyć... Ale nie mówi pan generał o tych, którzy urządzają burdę na stadionie. To jest mała grupa. Pan premier powinien zamiast grać w piłkę nożną, posłuchać pani Moniki Płatek, co mówi na ten temat, przeczytać pracę pani Joanny Suchockiej, nagrodzoną, prymuski, o kibicach. To są ludzie honoru. My na tacy ludzie walczyli w Powstaniu Warszawskim. My nie mówmy o grupie, którą się non-stop pokazuje w telewizji, że jeden kopnął drugiego. My mówmy o tym, że to są młodzi ludzie, których się obraża. Gdzie się zamyka stadiony, bo temat zastępczy. Gdzie są dziury wszędzie. Polska w tej chwili nie jest broniona w ogóle. Polska, gdzie zginęli najważniejsi generałowie, oddała sprawę Rosjanom, czyli wrogom według koncepcji NATO, tak? A my nie jesteśmy od 12 lat w NATO i kto za to odpowiada? Pan premier dzisiaj idzie do dzieci, opowiada dziennikarkom, że ma rozpięty guzik. To jest po prostu naprawdę poniżej wszelkiej krytyki. Jeśli, mówmy o obronności państwa, można... bo po to ja tu wszedłem, tak, na przykład. I, o interesie, i mnie to boli. Dlatego zgadza się pan z panem generałem Petelickim, że mamy słabą generał armię? Generał Petelicki nie czy jest czas żołnierzem. Przestać udawać? Generał Petelicki nie był żołnierzem. Ma trochę swój specyficzny punkt widzenia na sprawy Armii Polskiej.
generał Petelicki nie jest żołnierzem. Czy czas przestać udawać? Generał Petelicki nie był żołnierzem. Witam, witam wszystkich. Proszę Państwa, generała Sławomira Petelickiego spotkałem przypadkowo w poniedziałek 11 czerwca w Teatrze Wielkim na koncercie godła promocyjnego Teraz Polska. W teatralnym foyer podczas przyjęcia dla laureatów rozmawialiśmy przez chwilę o naszych dzieciach. Generał pytał o liceum Batorego, do którego chciał wysłać swojego nastoletniego synka, a mój najmłodszy syn właśnie w tym roku zdał tam maturę. Żartowaliśmy z siebie jako młodych tatusiów. Państwo Petelicy chcieli też przyjść do kabaretu. Ustalaliśmy jakiś termin po piłkarskim szaleństwie. Kilka dni później, 16 czerwca, ukazała się wiadomość o samobójstwie generała. To był szok, nie do wiary. Ktoś wybierający się do kabaretu na ogół nie popełnia samobójstwa. Pewnie nie jestem jedyny, który nie uwierzył w tę wersję śmierci generała. Natychmiast przyszedł na myśl ponury żart o seryjnym samobójcy krążącym po obecnej tuskowej Polsce. Ta seria bliższa jest obyczajom putinowskiej Rosji niż zachodniego świata, za jaki lubimy się uważać. No i nie sposób przeoczyć związku kolejnych przypadków z problematyką smoleńską. Dyrektor kancelarii premiera, pan Michniewicz, rządowy szyfrant Chorąży Zielonka, pilot-ekspert Spineta, operator Knysz, który 10 kwietnia 10 roku był na lotnisku Siewiernej, profesor archeologii Dulinicz, który miał to lotnisko badać, były minister Wróbel, specjalista od komputerowego sterowania lotami z Politechniki Śląskiej. To są najbardziej zastanawiające w tym kontekście zejścia śmiertelne. Towarzyszy im głucha cisza ze strony policji i prokuratury oraz marginalne zainteresowanie mediów. Parasol ochronny nad bezprawiem ośmiela samobójczych sprawców, utwierdza ich w bezkarności, prowokuje następne pomysły likwidacji niewygodnych osób. Jeżeli po takiej katastrofie jak w Smoleńsku polskie władze nie są zainteresowane uczciwym śledztwem, to kto się będzie przejmować zgonem pojedynczego człowieka, choćby tak znanego jak generał Petelicki? A miał on na temat władzy, na temat obecnego rządu opinię miażdżącą i publicznie ją wyrażał. Zacytuję dwa zdania z apelu z czerwca 2011 roku, sprzed roku. Panie i panowie, zwracam się do was z następującą prośbą. Nie dajcie się nabierać zakłamanym politykom, wspieranym przez armię PR-owców i posłuszne im media. Czym dłużej, panie i panowie, będziecie ich tolerować, tym więcej jeszcze zła zrobią. Koniec cytatu. No i narobili. Kursujące w tych dniach po Polsce pytanie, kto następny, spowodowało, że w internecie pojawiły się deklaracje wielu osób poważnie oświadczających, że nie mają zamiaru same się zabijać. Proszę Państwa, czy Wam się nie wydaje, że otacza nas jakiś straszny koszmar?